Witajcie! Dziś opis obrazka, czyli matura ustna. Drugie ćwiczenie na maturze. Pamiętajcie, że w tym drugim ćwiczeniu nie mamy stricte opisu obrazka i tyle. Mamy opis obrazka plus 3 pytania. Także nie podniecamy się tylko stricte opisem obrazka. Mówimy tyle, ile trzeba. A co trzeba powiedzieć? Kto lub co jest na obrazku? Najczęściej to będzie osoba, czyli kto. Gdzie ta osoba jest i co robi? To jest absolutne minimum, te trzy elementy. Ale sugeruje się też, żeby na sam koniec dołożyć jedno zdanie z naszym wnioskiem lub przypuszczeniem. Będziemy to dzisiaj ćwiczyć. Od czego zaczynam? No od tego, co widzę. Najładniej, najnaturalniej jest zacząć, tak przynajmniej powiedział mi kiedyś Anglik, the picture shows. Obrazek ukazuje. Obrazek trzecia osoba, czyli pamiętamy, żeby dołożyć S. The picture shows. Natomiast wiele uczniów jest uczonych i tak też mówi, takim sposobem in the picture I can see. Na obrazku widzę. To też jest ok, ale tak jak mówię, ten Anglik mi powiedział, że ta struktura jest dla niego bardziej naturalna. Nie ma problemu, możecie tak mówić, tylko pamiętajcie, że nie na obrazku, tylko w obrazku. No i zaczniemy od pierwszego elementu, kto, co jest na obrazku. Sugerowałbym, żeby użyć struktury na pierwszym planie, czyli in the foreground, czy też na drugim planie in the background. To nie jest jakiś przymus, że wy musicie tak mówić. Ale myślę, że zawsze jest jakiś tam pierwszy plan. Niekoniecznie muszę mówić o drugim planie. Ale jeżeli tylko coś jest stricte na pierwszym planie, no to czemu nie użyć takiej ładnej struktury in the foreground? I przykładowo mamy słodkie dziecko. In the foreground, there is a cute child. Na obrazku będzie zawsze jakaś osoba. Być może tam będzie kilka osób i taka moja rada, nie liczcie, nie mówcie, że 4 osoby, 5 osób, 6 osób, bo po pierwsze tracicie czas na jakieś liczenie, a poza tym wiadomo, że każdy zna te podstawowe liczebniki, takim słowem, nie, że tak powiem, nie zaszalejecie na maturze. Dużo ładniej będzie, jeżeli usłyszycie kilku, użyjecie kilku. There are a few teenagers. Na pierwszym planie jest kilku nastolatków. Uwaga, my powiemy jest, no ale ich jest kilku, no to liczba mnoga, czyli the a nie is. Natomiast jeżeli będzie tam sporo osób, po prostu grupa ludzi, to użyjmy słowa grupę ludzi, a nie znowu tam liczby, nie wiem, do 12 czy 15. There is a group of people. Jest grupa osób. Bardzo ładnie jest określić wiek osoby, której widzę. I teraz uwaga, wiadomo, po pierwsze my nie wiemy dokładnie, ile ta osoba ma lat, a poza tym bardzo ładnie będzie, jak użyjemy takiej frazy, że my byśmy powiedzieli około 20 lat, około 30 lat i tak dalej. Teraz jak to robi Anglik? Czyli przykładowo, in the foreground we can see a woman in her 20s. W jej 20-tkach. Uwaga, tu jest liczba mnoga. I to znaczy, że ma 20 kilka lat. We can see a woman in her 30s. Kobietę w jej 30-tkach. Czyli kobieta w jej 30-tkach będziemy tłumaczyć jako kobietę w wieku około 30 lat. Albo a woman in her 40s, czyli wszystko robimy tym samym sposobem, że mamy 20 liczba mnoga, 30 liczba mnoga, 40 liczba mnoga i tak dalej, i tak dalej. Czyli przykładowo widzę jakiegoś mężczyznę, który ma około 50 lat, to powiem we can see a man in his 50s, w jego 50-tkach. Jeżeli byśmy się zdecydowali opisać, co jest na tylnym planie, no to powiemy in the background there is a beautiful landscape. Zawsze mam jakiś krajobraz, tak mi się wydaje, o ile to nie będzie oczywiście jakiś budynek. Czyli jest piękny krajobraz. Być może to będzie w mieście. There is a, tylko wtedy będzie n, bo jest samogłoska. There is an urban, uwaga, nie urban, tylko a, urban landscape. Czyli mamy miejski krajobraz. A może będzie zdjęcie na wsi. There is a rural landscape. Jest krajobraz wiejski. Być może będą góry. There are majestic mountains. Uwaga na wymowę gór, nie jakieś mountains. Mountains. There are majestic mountains. Czy też na tylnym planie może będzie jakiś las. There is a forest. Staramy się używać przymiotników. Jaki może być las? No u nas gęsty, a Anglik powie gruby. Tak jak gruba książka, thick book. There is a thick forest. A może będzie jezioro, there is, albo rzeka. There is a river, there is a lake. A być może właśnie będziemy w mieście i powiemy there are some
buildings. Na tylnym planie, in the background, there are some buildings. Są jakieś budynki. Teraz, moi drodzy, przejdziemy do opisywania, co ta osoba robi, a później gdzie ona jest. Oczywiście można to wymienić, najpierw powiedzieć, gdzie ona jest, a potem co robi. I teraz chciałem wam zaproponować dwie struktury. It looks like, wygląda na to, że, oraz it seems to me, wydaje mi się, że. Te struktury można też dla siebie wymienić. Tu powiedzieć, wydaje mi się, że, a tu powiedzieć, wygląda na to, że. To jest naprawdę nieistotne, byle coś takiego użyć. It looks like, wygląda na to, że. Przykładowo widzę osobę, która spaceruje po górach. It looks like she's walking in the mountains. Czyli wygląda na to, że spaceruje po górach. Być może ewidentnie będzie wskazywało na ten obrazek na to, że ona spaceruje. Ale kto nam zabroni powiedzieć, wygląda na to, że... It looks like he's lying in bed because he's ill or at least he doesn't feel good. Czyli widzę człowieka, który powiedzmy leży w łóżku, wygląda na chorego, to powiem, wygląda na to, że on leży w łóżku, ponieważ jest chory lub przynajmniej at least he doesn't feel good. Albo przynajmniej nie czuje się dobrze. Teraz bardzo ważna sprawa. Zobaczcie na czasy. She is walking, he is lying. Jaki to jest czas? To jest present continuous. Dlaczego? Bo rzecz się dzieje w tym momencie. Uwaga, opis obrazka to jest uchwycony moment. Tak więc ktokolwiek co będzie robił, wszystko mówimy w czasie present continuous. Przypomnijcie sobie ten czas, link macie u góry. It looks like he's taking an exam. Wygląda na to, że on zdaje egzamin. Uwaga, egzaminu się po angielsku nie zdaje, tak jak u nas, tylko bierze. I znowu w tym momencie he's taking an exam. Czyli widzę na obrazku na przykład człowieka siedzącego za ławką i mnie się wydaje, że on zdaje egzamin. A może nie zdaje egzamin, może jakiś test, może coś, jakieś ćwiczenie wykonuje. Dlatego bardzo ładnie złożyć tak ten zwrot, wygląda na to, że it looks like he's taking an exam. It looks like they are doing the shopping. Wygląda na to, że oni robią zakupy. W tym momencie zwrot robi zakupy, do the shopping i znowu present continuous w tym momencie. Kolejna bardzo, bardzo fajny zwrot, który bym sugerował, to użyć próbuję. Bo cokolwiek właściwie ta osoba będzie robiła, ja mogę powiedzieć, że ona próbuje. Na przykład próbuje naprawić samochód, próbuje komuś pomóc, próbuje coś kupić. It looks like she's trying to. W tym momencie próbuje i po try dajemy to, a tu będzie bezokolicznik. Teraz gdzie ta osoba jest? It seems to me, wydaje mi się, że tak naprawdę ja nigdy nie mam przecież 100% gwarancji, że ja wiem, gdzie ta osoba jest. To są często przypuszczenia. Czyli przykładowo, it seems to me she's at the cinema. Wydaje mi się, że jest w kinie. It seems to me she's at home. She's at school. She's at work. Czyli ona jest w domu, w szkole, w pracy. Uwaga na wymowę pracy. Nie przez o work, tylko przez e. Work. Jeżeli będą w jakimkolwiek budynku, ja właściwie nie wiem, co to za budynek jest, bo powiedzmy tył jest rozmazany, ja po prostu tyle widzę, że jest budynek, no to powiem, że są w jakimś budynku. It seems to me they are in some building. Natomiast jeżeli będą na zewnątrz, ja na przykład nie wiem, co to jest, albo na przykład wiem, że to jest łąka, ale ja nie wiem, jak jest łąka, to przecież zawsze mogę powiedzieć, że są na zewnątrz. It seems to me they are outdoors. Uwaga, tu jest S. They are outdoors, są na zewnątrz. W jakimś, powiedzmy, plenerze. Gdyby byli na przykład na zewnątrz budynku, bo tu napisałem łamane i chciałem właśnie dopisać, a zapomniałem, to mogę powiedzieć they are outside some building. Są na zewnątrz jakiegoś budynku. I to tyle, jeśli chodzi o te trzy główne elementy. Powiedziałem kto, powiedziałem co robi i powiedziałem gdzie jest. Teraz, tak jak mówiłem, sugeruje się, żeby dołożyć jakiś wniosek od siebie. Czyli przechodzimy do wniosków i przypuszczeń. Zaproponowałbym taką bardzo fajną strukturę judging by. Judge to jest sędzia, ale to jest też czasownik, powiedzmy, osądzać. Judging by, sądząc po. I przykładowo, judging by the smiles, sądząc po ich uśmiechach. Czyli przykładowo widzę, że na obrazku wszyscy się śmieją, no to wnioskuję, że są zadowoleni, szczęśliwi. Czyli judging by their smiles, they are having a great time. I taki zwrot przecież pasuje nam do wielu obrazków, że oni się świetnie bawią. Czyli sądząc po ich uśmiechach, oni świetnie się bawią.
Przykładowo mówię o ciuchach. Generalnie, uwaga, nie opisujemy ubrań. Bardzo proszę, nie róbcie tego, bo to od razu słychać, że ktoś jest słaby. Po prostu jak nie wie, co mówić, to zaczyna mówić. On ma czapkę, on ma czerwone buty i tak dalej. Ale kogo to naprawdę obchodzi, jak wy macie powiedzieć, kto, co robi i gdzie. Nie traćcie nawet na to czasu. Ale mogę wysunąć taki wniosek. Aha, chyba że chyba że ciuchy są istotne dla opisu obrazka. Na przykład widzę bal przebierańców, no to wiadomo, muszę powiedzieć, że ludzie są poprzebierani. Ale w normalnej sytuacji, gdzie jest, nie wiem, jakieś zdjęcie z imprezy, no to nie opisujemy ciuchu. Ale przykładowo jest zdjęcie na zewnątrz i powiem tak, judging by their clothes, sądząc po ich ciuchach, it's cold, jest zimno, it's winter, jest zima. Czy też, tu zaproponowałem, sądząc po ich uśmiechu, no ale co będzie, jeżeli ktoś się nie będzie śmiał? Wtedy użyjemy takiego ogólnego zwrotu, sądząc po wyrazie twarzy. Wyraz to jest expression, ekspresja, wyraz. Twarz to jest face, a przymiotnik, tutaj jest przymiotnik facial, jakby twarzowy wyraz. Dosłownie sądząc po jego twarzowym wyrazie. A my powiemy sądząc po wyrazie twarzy. Czyli judging by his facial expression. Czyli taki zwrot po prostu się nauczcie. Oczywiście jak będzie ona, no to będzie he. A jak oni, no to the. Judging by his facial expression, I would say, piękny zwrot, rzekłbym, I would say, he is worried. Czyli sądząc po twarzy, rzekłbym, że jest zmartwiony. I would say, he is stressed out, że jest zestresowany. He is excited, podekscytowany. I would say he is bored. Widzę kogoś na zdjęciu, że jest ewidentnie znudzony. Judging by his facial expression, I would say he is bored. On jest znudzony. Uwaga, bored, a nie boring, jak często ludzie mówią błędnie. Film jest boring, a ja jestem bored. Jestem znudzony tym filmem. Czy też judging by his facial expression, I would say he is angry. Jest zły. Czy też inne wnioski, przypuszczenia za pomocą ja sądzę. Tylko nie używajcie I think, bo to jest bardzo oklepane. Za to nie będziecie mieć bogactwa językowego. Mówcie I guess, to też znaczy ja myślę. I believe, to też znaczy ja myślę. Believe to jest wierzyć, ale też myśleć. Czyli przykładowo I guess she's having a great time. Wydaje mi się, że się świetnie bawi. Natomiast jeżeli na obrazku będzie sytuacja, gdzie ewidentnie ktoś się nie bawi świetnie, no bo jest, nie wiem, właśnie zestresowany czy coś, to I guess he's having a bad time. Jeżeli widzę, że ktoś odpoczywa, znowu, no choćby impreza, jakiś spacer w lesie, I believe she's having w tym momencie, cały czas ciągły. I believe she's having a rest and relaxation. Myślę, że ona ma odpoczynek i relaks. To jest taki zwrot utarty. A rest and relaxation. Bardzo ładny zwrot. Odpoczynek i relaks. Uwaga, relaks to nie jest relax, jak ludzie myślą. Rzeczownik jest relaxation. Czy też I guess she's admiring breathtaking views. Jak gdyby było jakieś zdjęcie w plenerze. Bardzo ładny jakiś krajobraz. No to myślę, że ona podziwia, admire, podziwiać. W tym momencie she's admiring, co podziwia, widoki. Views. Jakie widoki? Breathtaking. Take to brać, breath to oddech, czyli za, dosłownie zabierające, my akurat mówimy zapierające, czyli widoki zapierające dech w piersiach. A teraz, moi drodzy, pokażę wam już na konkretnych przykładach jakichś tam obrazków, jak to można ładnie i skutecznie zrobić. Czyli mam obrazek pierwszy, który przed chwilą widzieliście w kolorze. Teraz propozycja opisu. Tak jak mówię, to jest tylko oczywiście propozycja moja. The picture shows two people. In the foreground there is a car and in the background there are some bushes. It looks like this is a father and his son and they are trying to repair the car because it has broken down. They are outdoors. It seems to me they are in front of a house because there is a fence. I guess the father is teaching his son how to repair cars. Czyli co nam wyszło? Obrazek ukazuje dwoje ludzi. Na pierwszym planie jest samochód, a na tylnym planie są jakieś krzaki. Wygląda na to, że to ojciec i jego syn. I oni próbują, to co wam mówiłem, żeby spróbować gdzieś wcisnąć, próbują. W tym momencie oni próbują naprawić samochód, ponieważ on się zepsuł. Samochód się zepsuł, teraz jest skutek, teraz nie jedzie. Czyli present perfect, związek z teraźniejszością.
O Present Perfect mówiliśmy w innym filmiku, link macie u góry. Oni są na zewnątrz, bo tu właśnie mamy przykład takiego obrazka. No ewidentnie są na zewnątrz, ale trudno powiedzieć, co to jest. Więc mówię, wydaje mi się, że są przed jakimś budynkiem. Ponieważ there is a fence, jest ogrodzenie, bo tu widzimy jakąś siatkę. Są przed domem, no bo być może to jest ogrodzenie wokół domu. I guess, myślę, że ojciec, czyli ten wniosek na koniec ode mnie, myślę, że ojciec uczy syna, w tym momencie uczy syna, is teaching his son how to repair cars, jak naprawiać samochody. I propozycja opisu obrazka numer 2. The picture shows a mother and her daughter. We can also see Santa Claus. They are indoors. It seems to me this is the mom and daughter's home. The girl is sitting on her mom's lap. It looks like Santa Claus is trying to give the kid a gift, but judging by her facial expression, she's a bit shy. Czyli obrazek ukazuje matkę i jej córkę. My również widzimy świętego Mikołaja. Oni są wewnątrz jakiegoś budynku, oni są wewnątrz. I seems to me, wydaje mi się, że to jest matki i córki dom, dopełniacz saksoński. Mamy dwie osoby. Przy drugiej, jeżeli jest wspólna rzecz, to przy drugiej osobie daje dopełniacz. O tym mówiliśmy we filmiku o dopełniaczu, link macie u góry, oglądnijcie. Dziewczynka siedzi na, i znowu dopełniacz, na kolanach mamy. Uwaga, nie mówimy na kolanach, znaczy my tak mówimy, że na kolanach, o nim ta część nogi to jest lap, stąd się wziął laptop. Czyli siedzi na kolanach mamy, no powiedzmy, że na kolanie. Wygląda na to, że Mikołaj, i znowu wcisnęliśmy, próbuje. Wygląda na to, że Mikołaj próbuje dać dziecku prezent, ale, i teraz zwrot, który proponowałem, sądząc po wyrazie twarzy, ona jest trochę zawstydzona. I obrazek numer 3. The picture shows a small girl and her mom. It seems to me they are in a zoo. It looks like the mom is trying to show the girl that the horse is not dangerous. Judging by her facial expression, I would say the girl is a bit upset because she would also like to touch the horse, but she is too small. I co nam wyszło? Obrazek ukazuje małą dziewczynkę i jej mamę. Wydaje mi się, że one są w zoo. Wygląda na to, że mama próbuje pokazać dziewczynce, że koń nie jest niebezpieczny. Sądząc po jej wyrazie twarzy, rzekłbym, że dziewczynka jest troszeczkę upset, zasmucona. Upset, unhappy, sad, smutna. Ponieważ ona chciałaby would like, tu wcisnęliśmy also, również, czyli również chciałaby, bo would like daje się tu, pełny bezokośni, również chciałaby dotknąć konia, ale jest za mała. A would like w stosunku do like mówiliśmy w innym filmiku, link macie pod koniec, oglądnijcie. I ostatnia propozycja opisu obrazka, obrazek numer 4. The picture shows a small cute girl and a dog. It seems to me she's at home. It looks like she's playing with the pet. Judging by her facial expression, I would say she's excited and she's having a great time. This dog might be her best friend. I co nam wyszło? Obrazek ukazuje małą, słodką dziewczynkę i psa. Wydaje mi się, że ona jest w domu. Czyli tu mamy co widzimy, tu mamy gdzie jest. I teraz co robi? It looks like, wygląda na to, że ona się bawi ze swoim tym domowym zwierzakiem. Sądząc po jej wyrazie twarzy, I would say, rzekłbym, że ona jest podekscytowana. I świetnie się bawi. She is having a great time.
This dog might be, ten pies może być, tutaj czasownik móc do wyciągania wniosków, czasownik modalny, o tego typu czasownikach mówiliśmy w innym filmiku, link macie pod koniec, oglądnijcie. Czyli ten pies może być jej najlepszym przyjacielem.